Wczoraj, kilka minut przed godziną 22, otrzymaliśmy zgłoszenie właśnie o pożarze samochodu w Bełchatowie na ulicy Czaplinieckiej. Po dojechaniu zastępu na miejsce okazało się, że pali się właśnie samochód osobowy marki Mercedes Vito. Pożarem był cały samochód już objęty. Po ugaszeniu okazało, no, prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było właśnie przeciążenie instalacji elektrycznej samochodu, gdyż samochód nie był użytkowany, stał po prostu na parkingu. Jaki czas trwała akcja i czy często się zdarzają tego typu awarie? Takie awarie zdarzają się, no, może nie na tyle często, ale dość często. Raz na jakiś czas, przynajmniej raz w miesiącu zdarza się pożar samochodu, przynajmniej tutaj u nas na terenie powiatu bełchatowskiego. Akcja trwała ponad godzinę, gaszenie. W działaniach brały udział dwa zastępy gaśnicze. Trzeba było zamknąć ulicę? Znaczy, dla bezpieczeństwa właśnie przy takich pożarach, jeżeli jest objęty cały właśnie samochód, no to zamykamy ze względu dla bezpieczeństwa ulicę, no bo nie mamy pewności, czy w baku nie jest jeszcze taka ilość paliwa, która by mogła spowodować jakieś zagrożenie. Nie chodzi może o wybuch, tylko że o gwałtowny jakiś wystrzał podczas rozszczelnienia się zbiornika, bo zbiornik też może się przepalić, rozlać się ta substancja na ulicę i wtedy może objąć otaczające, że tak powiem, przedmioty.